Szczęść Boże, coś wam powiem. Gdy się człowiek śpieszy, to diabeł się cieszy, mówi nam powiedzenie ludowe. Ale czy Maryja coś miała wspólnego z szatanem, prócz tego, że przedstawia się ją jako tę, która depcze węża swoją piętą? Ona poszła z pośpiechem w góry, ale tylko dlatego, żeby nieść pomoc Elżbiecie. To nie jest pośpiech, żeby się pochwalić. Pan mnie wybrał na matkę dla swojego syna. Maryja raczej pokazuje, żeby śpieszyć z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ważne, żeby dobrych natchnień nie odkładać na później. Jeśli serce podpowiada mi, zrób to, pomóż, poświęć się, to warto za tym głosem iść. Nie ma się co oglądać i mówić, niech inni się tym zajmą, ja mam swoje sprawy. To jest nasza szansa i wezwanie. Maryja poszła z pośpiechem w góry. Co za tym idzie, umiejscowienie celu drogi uwydatnia jej trud. Nie tylko tej do przejścia, ale tej do przeżycia. Nie będzie to łatwy spacer, ale wymagająca przeprawa. W takiej drodze odkrywamy, jacy jesteśmy. Trzeba będzie nieraz pokonać swoje ograniczenia i oczekiwania. Ta droga wymagań, które sami sobie nakładamy, bo nikt ani nic nie może nas przymusić. Jeśli celem ma być droga do Boga, to i tym przeciwnościom musimy stawić czoła. Maryja, docierając do Elżbiety, słyszy słowo błogosławieństwa, ale sama niesie też słowo pozdrowienia, słowo, które budzi do życia, bo słyszeliśmy, że dzieciątko poruszyło się z radości w łonie Elżbiety. Jest to wskazanie, żebyśmy też takie słowo znajdowali w sobie i dawali je drugiemu człowiekowi. Dzielenie się tym, co dobre w nas, jest miarą naszego człowieczeństwa. Jest nią również wdzięczność. Miarą bowiem wielkości człowieka jest jego miłość okazywana każdego dnia w stosunku do tych, których kochamy, ale też i tych, którzy są nam obojętni, a nawet nas nienawidzą. Życie jest dzieleniem się tym, co się ma i posiada. Maryja przyjęła od Boga to, co jej dał. Nie było w niej grymaszenia, nie było narzekania, nie było buntu, ale pełne miłości przyjęcie planu Boga. Idealnie by to wszystko wyszło, gdyby nasze plany zgrywały się również z tymi Bożymi drogami. Dlatego jesteśmy nieustannie wzywani do poszukiwania swojej drogi w tym naszym codziennym życiu. Gdy w naszym sercu jest zakotwiczona miłość Boga, to możemy z całą stanowczością się Nim kierować i Jego słuchać. Przecież miłość nie może zawieść. A wtedy za Maryją będziemy mogli wyśpiewać radosny Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.